Profesor Norman Davies, brytyjski historyk i pisarz, jest absolwentem Oxfordu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Norman Davies wprowadził historię Polski do historii europejskiej, pisząc o Polsce po angielsku. Sławę przyniosło mu dzieło zatytułowane Boże Igrzysko oraz historia naszego kontynentu pod tytułem Europa. Tony Blair urodził się w 1953 roku w Edynburgu. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Oksfordzkim. Od 1997 roku jest premierem Wielkiej Brytanii z ramienia Partii Pracy. Jestem historykiem i zagadnienia historyczne są bliskie memu sercu. Ale uderzające dla mnie jest to, że Brytyjczycy zupełnie nie dostrzegają odmiennych punktów widzenia innych narodów. Na przykład Polacy są nadal głęboko urażeni tym, w jaki sposób Wielka Brytania traktowała ich po zakończeniu II wojny światowej. Tysiące Polaków tu w Londynie bohatersko walczyło w bitwie o Anglię, a nie dane im było uczestniczyć w defiladzie zwycięstwa w Londynie po zakończeniu wojny. W Jałcie połowa ich kraju została przekazana Związkowi Radzieckiemu. Czy w jakimś stopniu jesteś świadomy tych bolesnych doświadczeń, które leżą u podstaw obecnej polityki? Czasami chyba trudno to zrozumieć ludziom mojego pokolenia, których ojczyzna miała całkiem inne doświadczenia historyczne. Ale zgodzisz się, że powinnością Brytyjczyków jest pamięć o polskich żołnierzach, którzy razem z nami walczyli o wolność i wykazali się ogromną odwagą. Na przykład o tych, którzy złamali szyfry Enigmy. To obecnie kształtuje nasze uczucia wobec Polski. Zdarza się nam jednak zapominać, że koniec II wojny nie był dla Polaków wyzwoleniem, lecz innym rodzajem zniewolenia. Jestem na to bardzo wyczulony i myślę, że Wielka Brytania odegrała czołową rolę w kwestii wejścia Polski do Unii Europejskiej i to domagając się tego wejścia w roku 2004. Właśnie dlatego, że mamy świadomość naszego historycznego długu wdzięczności wobec Polski i Polaków. Cieszę się, że to słyszę. Tysiące młodych Polaków pracuje teraz w Wielkiej Brytanii w hotelach, w restauracjach, w budownictwie. Gdyby na Downing Street trzeba było wykonać jakiś remont, mogę polecić świetnych fachowców. Znamy takich w Oxfordzie. A tymczasem brytyjskie gazety wypowiedziały wojnę. No w każdym razie można to nazwać wrogą kampanią przeciwko imigrantom. Jej echa docierają do Polski i Polacy pytają, czy naprawdę będą mile widziani w Unii Europejskiej. Jaka jest na to odpowiedź? Odpowiem, że to są trudne sprawy. Dlatego, że w świecie wielkich migracji i globalizacji wszyscy niepokoją się o swoją tożsamość. Ale niewątpliwie ludzie, którzy tu pracują, na przykład Polacy, potwierdzą, że zostali serdecznie przyjęci w naszym kraju. Przedmiotem obaw wielu osób i tematem niektórych artykułów prasowych jest to, że będziemy musieli się bronić przed ludźmi, którzy przyjeżdżają tylko po to, by żyć z zasiłków i zajmować mieszkania socjalne. To zrozumiałe, że ludzie są wściekli, gdy ktoś przyjeżdża z zagranicy i ma pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania socjalnego przed tymi, którzy żyją tu od lat i nie mają gdzie mieszkać. To wywołuje napięcia, ale chętnie przyjmiemy ludzi, których praca jest nam potrzebna i którzy zamierzają sami się utrzymać.